Cześć, to Fire, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. Moi kochani, można powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie specjalny, ponieważ otworzymy tajemniczą paczkę, którą dostałem od Supercella z okazji Mistrzostw Świata w 2020 roku i nie wiem co w niej jest, co w niej się znajduje. Dzisiaj sobie zrobimy wielki opening, ale coś mi się wydaje, że mogą to być jakieś figurki albo jakieś gadżety od Supercella. Tak wygląda, moi drodzy, paczuszka 2020 Clash Royale World Finals. Otwórzmy ją. Okej, a w środku, moi kochani, mamy coś takiego. Papierki i lecimy. Na samym początku mamy taką kopertę, w której nie mam pojęcia, co się znajduje. Z tyłu mamy logo Supercella z hologramem. Otwieramy. Coś mi się wydaje, że to jest prezent od króla, bo to jest król z wieży w Clash Royale. Z drugiej strony znajduje się plomba, jest to zaplombowane. Otwieramy. Z racji tego, że to jest przedmiot kolekcjonerski, plombę nie zrywałem, tylko dół rozkleiłem. I zobaczymy, co w środku się znajduje, okej? Wow, w środku znajdują się... To są magnesy? Nie, to są zwykłe takie przypinki na koszulę. Emotka Prince'a, co kręci wąsa, oraz Barbariansa, który... dubie w nosie. Bardzo fajne. W skali od 1 do 10 daje mocną dyszkę, bo jeszcze czegoś takiego nie miałem. Jest to taki unikatowy przedmiot. To co, trzeba te przypinki postawić gdzieś na półkę. Myślę, że jakąś jedną półeczkę zagospodaruję stricte pod Clash Royale. Przechodzimy do openingu kolejnej rzeczy. Mamy tutaj... O, kolejny kartonik. Co to może w tym być, moi kochani? A w środku jest... Spójrzcie na to, Electro Dragon, który jest zapakowany w taki boksik. Nie no, jest po prostu przecudowny. Ja dziękuję. Jest to figurka Electro Dragona. Kurczę, chyba ją otworzę i postawię sobie po prostu na półce jako taki rekwizyt. Spójrzcie na to, jaki kozak. Nie no, po prostu jest przecudowny. Wow. Okej, stawiamy go na półeczkę. Do tego smoka dodajemy jeszcze taką podstawkę, na którą się go stawia. Pyk. I on stoi w ten sposób. Z tyłu jest napisane, że to jest figurka z okazji Mistrzostw Świata w 2020 roku. Okej, proszę bardzo, tutaj będzie stał nas smoczek. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, no to moi kochani, zapomnijcie stawić łapeczki w górę, a my lecimy z kolejną rzeczą. Uwaga, mamy coś takiego. Tak to wygląda z bliska. Jest to taka korona z Clash Royale na tarczy, którą przymocowujemy do telefonu, żeby nam nie wypadł. Fajny gadżet, ale raczej używał nie będę. Lecimy dalej i uwaga... O kurde, ja dziękuję, patrzcie na to. Dart Goblin w opakowaniu, wow, ma też rurkę. Odsuwamy, wysuwamy Dart Goblina. Tak on wygląda, wariacik. No i wkładamy mu rurkę między palce. Co jest? O kurcze, jak ciężko na styk. Zobaczcie, prawdziwy Dart Goblin na mojej dłoni. Jest przeuroczy. Ja dziękuję, jaka kozacka figurka. Dart Goblina postawimy sobie tutaj koło Baby Dragona i lecimy z kolejnym itemkiem. A kolejną rzeczą jest... O! Tego się nie spodziewałem, moi drodzy. Mamy troszeczkę więcej tutaj rzeczy. Emotki, Dart Goblina oraz Princeski. No i proszę państwa, tak to mniej więcej wygląda. Lecimy z kolejnym itemkiem i uwaga... Wow! Co to jest? Wow! Wow, wow! Clash Royale League World Finals! Shanghai! O kurde! Może coś w środku jest? Halo? Nie ma żadnych dolarów szanghajskich. Ale torba w każdym razie całkiem spoko. Na pewno jest unikatowa. No i przyszedł czas na największą rzecz. Mój drogi przyjacielu, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, jeszcze go nie subskrybujesz, zrób to właśnie teraz, bo będę za każdym razem nagrywał odcinek z update'u to do moich giftów, które dostaję od Supercella, a jest ich naprawdę sporo. Ostatnio dostałem taką figurkę Spike'a i rozdałem widzom. Za chwileczkę sobie jeszcze sprawdzimy, ile takie figurki są warte, bo widziałem na eBayu, niektórzy ludzie je sprzedają. Ja te figurki traktuję bardzo sentymentalnie i nigdy ich nie sprzedam. Ja po prostu jestem kolekcjonerem. I teraz na moją półkę trafi chyba coś najlepszego. Uwaga! Ole, ciężkie! Tutaj mamy króla i tutaj z boku mamy Golden Mega Knight. Tak, z trzeciej strony i z czwartej limitowana złota edycja. Co? Wyciągam z kartonu i proszę państwa, spójrzcie na to. Spójrzcie na to. 2020 rok. Clash Royale. Mistrzostwa Świata. Zdejmuję pokrywę. Plasticzek spadł. Na rękach ma też jeszcze papierki. I uwaga. Proszę tylko spojrzeć na to. Z okazji Mistrzostw Świata w 2020 roku. Złoty Mega Knight. Limitowany itemek. Ja dziękuję, ale to jest przekozackie. Ja mogę go odkręcić?
Tak, mam tu takie śrubki, mogę go odkręcić i postawić na półkę, ale to jest po prostu coś przepięknego. Szkoda, że takie było opakowanie. On jest taki malutki, ale tak czy siak jest cudny. Spójrzcie tylko na niego, ależ kozak. No i dobra, postawimy go gdzieś tutaj na środeczku. Proszę bardzo. Do tego Baby Dragon oraz Dart Goblinek. Pięknie. Kolejna gierka dołączyła na moją półkę i na honorowe miejsce trafia Clash Royale z limitowaną wersją. Przepięknie to wygląda. A teraz, moi drodzy, wejdźmy sobie na eBay i sprawdźmy, czy ktoś w ogóle takie figurki sprzedaje i za ile. Jesteśmy na eBayu i wpisujemy Clash Royale figurę. Zobaczymy, czy coś takiego w ogóle jest. I mamy tutaj jakie ceny. Jakaś P.E.K.K.A. 300 zł, 600 zł Valkyria. Wow! Jest! Jest Dart Goblin. Mamy Dart Goblina, który kosztuje $110 z jakąś smyczą dodatkową, taki malutki, ale identyczny jak mój, czyli 424 zł. Co? Lecimy dalej, moi drodzy, i mamy zwykłego Mega Knighta za 421 zł. No to ja się boję, ile kosztuje limitowany. Znalazłem, moi drodzy, spójrzcie na to. Limitowany Mega Knight, Golden Mega Knight, kosztuje 1100 zł. Wow! Czyli te dwie figurki razem już są warte 1,5 koła. O kurde. A jeszcze został nam do znalezienia Electro Baby Dragon. Wizard to nie. Hog Rider 1500 zł. Co? Ja dziękuję. Mam, moi drodzy, mam Authentic Official Supercell Clash Royale Electro Dragon Phone Stand. Aha, to jest... Jeju, po to jest mu ta trawka, ponieważ... O, to jest... O, jak na telefon. Nie wiedziałem, ale szkozak. 44 funty, czyli 230 zł. Czyli łącznie te trzy figurki są warte 1737 zł. Wow! Dziękuję ślicznie Supercell za tak przekozacki prezent. Moi kochani, mega się jaram. Uwielbiam kolekcjonować rzeczy jeszcze w dodatku z gier, w które gram. Bo kiedyś zbierałem Pokemony, Tazosy i takie różne inne bajery. Kiedyś może jak pojadę do rodzinnego domu i odkopię gdzieś na strychu, to może znajdę jakieś naklejki z gum turbo, czy z gum huba buba chyba były Pokemony w nich. Nie pamiętam już dokładnie, ale wiem, że tego miałem naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, aby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Clash Royale, a w następnym odcinku z gry Clash Royale będziemy polowali na nową kartę, która została dodana do gry, a jeszcze nie miałem czasu na nią zapolować, bo po prostu nie miałem czasu zagrać w Clash Royale. Ostatnio sobie i tak wbijam do Clasha i pykam swoim standardowym deckiem z Lava Handem, więc spodziewajcie się niedługo odcinka z polowania na nową kartę. Ja wam już dzisiaj ślicznie dziękuję. Pamiętajcie, korzystajcie z kodu FARAL, jeżeli robicie jakieś zakupy gemów Clash Royale czy to Brawl Stars. Ja już z wami się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!